Indeks koniunktury w polskim przemyśle obniżył się w grudniu 2018 roku do poziomu niewidzianego od jesieni 2010 roku. Tak źle nie było już właśnie, praktycznie od początku obecnej dekady. Dane kontrastują mocno z tym, co słyszeliśmy do. Całkiem niedawna, można powiedzieć, wręcz do teraz, że polska gospodarka rozwija się od dłuższego czasu w tempie powyżej 5% rocznie, co z kolei no, było takim na pewno niewątpliwym sukcesem i, i szczytem tego cyklu mm, koniunktury. Tymczasem, jednak właśnie wspomniany indeks PMI należący do mm, wskaźników wyprzedzających, czyli pokazujący nam, co będzie się działo z gospodarką, Tutaj w tym przypadku akurat głównie w przemyśle, ale często obrazuje to też tendencje dotyczące szerszej gospodarki w pewnej perspektywie czasu. No i te zmiany z pewnością zadowalające nie są. Po pierwsze, jest to spadek już wyraźnie poniżej tej granicy 50 punktów oddzielającej poprawę od pogorszenia koniunktury. Po drugie, jest to siódmy kolejny miesiąc spadku, czyli ta tendencja nie kłamie, prawda? Często ten indeks PMI w Polsce można było powiedzieć, nie najlepiej odzwierciedlał takie krótkoterminowe wahania koniunktury. Tutaj jednak ta tendencja jest bardzo, bardzo wyraźna i systematyczna. No i jeszcze warto dodać to, że przed rokiem, w grudniu 2017 roku indeks e, wynosił równe 55 punktów, czyli ponad 7 punktów więcej niż. O, obecnie nie ma zatem mowy o przypadku jeśli spojrzymy sobie na europejską gospodarkę i na to jak ta koniunktura ewoluowała w strefie euro w 2018 roku jeśli spojrzymy sobie na inne znaczące rynki wschodzące no przede wszystkim Chiny tam w grudniu również mamy spadki indeksów PMI dla przemysłu poniżej 50 punktów dla obydwu indeksów tam sporządzanych po raz pierwszy od lutego 2016 Roku, czyli okresu, kiedy rynki naprawdę obawiały się o twarde lądowanie chińskiej gospodarki. Ale też wystarczy popatrzeć na inne rynki, takie można powiedzieć rozwijające się lub na granicy, takie jak Turcja, takie jak. Meksyk, tak jak Korea Południowa, tu wszędzie widzimy systematycznie pogarszającą się koniunkturę gospodarczą, i to pokazuje, że. O ile zatem możemy powiedzieć, że ta polska gospodarka ma w sobie dużo takiej pozytywnej inercji, wynikającej przede wszystkim z siły konsumenta, z mocnego rynku pracy, rosnącego do tej pory zatrudnienia, no rekordowo niskiej stopy bezrobocia, więc to są takie filary, które sprawią, że my nagle nie popadniemy w recesję. To jednak no podkreślałem od dłuższego czasu, że ten impuls w niekorzystnym kierunku on przyjdzie do nas z zewnątrz i niestety on przechodzi. Jest bardzo zauważalny i jest też dość mocny. Także no niewątpliwie wskazuje. To na fakt, iż rok 2019 nie będzie w polskiej gospodarce tak dobry jak poprzednie dwa lata. Można dywagować, czy ten wzrost spowolni bliżej 4%, czy, czy może właśnie w okolice 3% wydaje się, że ten drugi pogląd zaczyna dominować na rynku i wśród ekonomistów. Na, na, na pewno następne miesiące pokażą, jak to spowolnienie w światowym przemyśle, w światowym handlu, jak ono będzie wpływało na polską gospodarkę i w związku z tym, czego mamy oczekiwać właśnie w nadchodzącym roku.